Wiesz co, nie rozumiem Cię. Miałaś taki fajny związek. Czego ci było więcej trzeba? No, nikt Cię z nas nie rozumie. Mógłbyś jak normalny człowiek zająć się czymś pożytecznym, znaleźć sobie jakąś dziewczynę, ustabilizować się, w końcu masz 30 lat. A czy ty myślisz, że Twoja siostra czy ja Cię w ogóle rozumiemy? Przecież Ciebie nie da się zrozumieć, a my się naprawdę staramy. Hmm. Być może ty też słyszałaś i słyszałeś kiedyś takie albo podobne zdania. Od swojej rodziny, znajomych, przyjaciół, czy też w szkole lub pracy. Być może nawet dziś czujesz, że nikt lub niewiele osób Cię rozumie i w związku z tym czasem albo częściej niż czasem zastanawiasz się nad tym, czy ze mną wszystko jest w porządku? Czy ja naprawdę jestem egoistką czy egoistą? W tym odcinku podcastu Wysokie Wibracje poruszymy temat tego, dlaczego ludziom zależy na tym, by ktoś ich rozumiał, jakie w ogóle stoją za tym mechanizmy i czy ktoś nas musi rozumieć? Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Od dziecka dążymy do tego, by inni nas rozumieli. Uczymy się komunikować nie tylko werbalnie, ale także niewerbalnie, po to, by już jako niemowlę przekazać na przykład, czego potrzebujemy, naszym rodzicom czy opiekunom, potem by wyrazić w jakiś sposób to, co myślimy i czujemy, by na przykład usłyszano nas i brano pod uwagę nasze zdanie, bo. Z tym, między innymi, utożsamiamy naszą wartość. Tworzymy różnego typu grupy, lub zapisujemy się do nich, by mieć w koło siebie ludzi, którzy nas w większym lub mniejszym stopniu, ale jednak rozumieją i stoją za nami. Ale dlaczego? Dlaczego jest to dla człowieka tak istotne? W dużej mierze. Wypływa to z naszej potrzeby przynależności. A ta z kolei zaspokaja też potrzebę akceptacji, bycia kochanym, czy też potrzebę bezpieczeństwa. Ta grupa, która nas rozumie, staje za nami i daje nam to poczucie bezpieczeństwa. No, przynajmniej kiedyś tak było, gdy atakował człowieka w lesie czy na polu jakiś dziki zwierz. Kiedy jednak. Wchodzimy na ścieżkę poszerzania świadomości i rozwoju duchowego, hmm. może nie od razu, ale po krótkiej chwili, orientujemy się, że zaczynamy rozmijać się z wieloma osobami, z którymi do tej pory wydawało nam się, że się bardzo dobrze rozumiemy. Wydawało się nam, bo najprawdopodobniej do tego momentu mocno dopasowywaliśmy się do nich by to zrozumienie między nami było. I na początku tej naszej ścieżki rozwoju, to może nas przerażać. Zwłaszcza jeśli lubiliśmy być między ludźmi i wciąż uciekaliśmy od przebywania z samymi sobą w różnego typu formy. Jednak teraz na ścieżce samopoznania, jaką jest rozwój duchowy, jesteśmy my. I są z nami bardzo często nasze cienie. Czasem tak bardzo brakuje nam tego zrozumienia, że nadal szukamy także w świecie rozwoju duchowego grup wsparcia, warsztatów, szkoleń, wyjazdów z jogą itd. Robimy to, by poczuć, że nie jesteśmy nienormalni. I ktoś jednak nas rozumie. Mamy takie potwierdzenie, że z nami jest ok. U nas w źródle, czyli platformie wielowymiarowego rozwoju, często ludzie piszą, że w końcu są w miejscu, gdzie czują się rozumiani. I to naprawdę jest normalne, ponieważ jesteśmy od dziecka uczeni, że bycie rozumianym przez innych jest jedną z podstawowych potrzeb. Pamiętam, jak sama przez pierwsze jakieś dwa lata mojego rozwoju, Jeździłam na różnego typu szkolenia. W sumie jeździłam ze szkolenia na szkolenie, i tam właśnie byli podobni do mnie ludzie, bo wtedy jeszcze bycie ze sobą samą tak w pełni mnie przerażało. Bardzo dużo rzeczy człowiek na początku odkrywa, i kiedy przechodzi z tego etapu zachwytu, odkrywania możliwości. W etap przepracowywania i integrowania swoich cieni, dokopywania się do różnych ukrywanych emocji, no to wtedy ta potrzeba bycia rozumianym wychodzi znowu na wierzch. Wtedy też chciałam, żeby wszyscy inni bliscy mi ludzie rozumieli zmiany, przez które przechodzę, i aby także ich mogli doznawać. A potem odkryłam, że moim głównym zadaniem tutaj, do którego zostałam powołana, dla którego w ogóle istnieje, jest zajmowanie się sobą i swoim rozwojem oraz integracją. A kolejnym krokiem było to, co często powtarzamy z honoratą: Pozwól sobie być sobą, a innym innymi. A w tym zawiera się też dopuszczenie tego, że Inni mogą nas nie rozumieć i my możemy nie rozumieć innych. Co nie oznacza, że się nie szanujemy. Wiesz, u mnie w rodzinie, na przykład, ja w wielu tematach nie rozumiem mojego brata, a on mnie. Ale nie przekonujemy się do swoich podejść do życia, nie wyśmiewamy ich, nie podważamy. Poznajemy je, przyglądamy się im i szanujemy. Osobiście. Nie mam już potrzeby bycia rozumianą. Wierzę w to, że jednym z ważniejszych zadań tutaj, na Ziemi, jest zrozumienie przede wszystkim siebie. I ono naprawdę jest kluczowe w tym, aby podejmować decyzje spójne ze sobą, ze swoim sercem i duszą. Skupianie się na innych jest ciągłą ucieczką od zrozumienia siebie. A brak zrozumienia siebie powoduje większość wyzwań w naszym życiu, bo wtedy nie rozumiemy naszych emocji, uczuć ani znaków od wszechświata, który mówi nam, którędy iść. Od kiedy też przyjęłam to, że jestem jednią i jednością ze wszystkimi i wszystkim, nie mam umysłowej potrzeby, tej potrzeby ego, by ktoś mnie zrozumiał, bo. Wiem, że mam połączenie ze źródłem, a poprzez to ze wszystkimi i wszystkim. Nawet jeśli umysłowo nikt mnie nie rozumie, to nadal przynależę, ponieważ jesteśmy jednym. Można powiedzieć, że przynależę nigdzie fizycznie i wszędzie duchowo. To poczucie uzdrawia tę potrzebę bycia rozumianym. Nikt nas nie musi rozumieć, abyśmy mogli przynależeć. My już przynależymy, bo jesteśmy z jednego źródła. Jesteśmy jego częścią. Kiedy pozwalamy na to, by umysł nas pchał w kierunku tego, że inni mają nas rozumieć, bo jak nie, to coś jest z nami nie tak, wtedy za każdym razem schodzimy z naszej ścieżki serca, dopasowując się jakoś do innych. Odpuszczenie potrzeby bycia zrozumianym sprawia, że z lekkością przyciągamy tych, co i tak nas rozumieją, Czyli przyjmują nas w pełni To, że nie ma się, nie odczuwa się tej potrzeby bycia rozumianą czy rozumianym. <laughs> raczej też nie będzie zrozumiane przez innych, którzy nadal taką potrzebę mają i wydaje im się ona naturalna. No, zobacz, kiedy ktoś zjawia się i mówi, że można takiej potrzeby nie mieć, no jest co najmniej dziwny. Najczęściej wtedy system obronny tych osób, sterowany przez ego, będzie próbował wzbudzić w takiej osobie, która nie ma tej potrzeby bycia zrozumianym, poczucie winy. Mówiąc, że jest ona dziwna, że żyje tylko dla siebie. Nawet czasami ten ktoś w stosunku do osoby, która nie ma tej potrzeby, może posunąć się do jakiegoś ataku werbalnego, bo podświadomie zrobi wszystko, aby obronić swoją wersję, z którą czuje się bezpiecznie. Dopuszczenie wersji nikt nie musi cię rozumieć to jest wielka zmiana, bo przecież ktoś całe życie. Mógł podejmować swoje decyzje na podstawie tego, aby być rozumianym. I teraz twoja wersja, według której żyjesz, bardzo mocno może komuś to pokazać i burzyć jego porządek, w ten sposób być zagrożeniem dla wierzeń, przekonań, z którymi utożsamia się jego ego. A to ego boi się, że świat, w który wierzy, zniknie, a ono wraz z nim i broni się przed zagrożeniem życia. To jest oczywiście jego perspektywa. Jednak, mimo wszystko, nie musisz być rozumiana ani rozumiany. Wiesz, to może być szokujące, że nie jest dla ciebie istotne, co myślą o tobie inni. Bo to na starcie wytrąca ludziom chociażby możliwość szantażu emocjonalnego, czy wymuszenia jakiejś twojej reakcji, która jest przez nich oczekiwana. Pamiętaj jednak, że z tobą wszystko jest ok. jeśli ktoś będzie próbował pokazać ci, że to jest egoistyczne, niedobre, że powinnaś lub powinieneś się wstydzić i Bóg wie, co tam jeszcze, to są to historie tego kogoś o nim samym. Ten ktoś po prostu wylewa na ciebie swój strach albo może i wkurw na to, że sam nie stawia na siebie. I przede wszystkim raczej Nigdy do tej pory nie poświęcił czasu, by zrozumieć siebie w pierwszej kolejności. A jak ciebie nazwie egoistą czy egoistką, to po prostu jest mu lepiej. Sama od ponad roku mam takie podejście, że nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś mnie rozumie. I ono sprawia, że jestem o wiele mniej zestresowana, połączona ze sobą. A ludzie, którzy jeszcze jakiś czas temu próbowali wymuszać jakoś na mnie to, abym przejmowała się ich zdaniem i dostosowywała się, by być rozumianą, fizycznie zniknęli z horyzontu. Są ci, których zdanie szanuję, ale się nim nie przejmuję i to jest diametralna różnica. Im mocniej jestem w sobie i mogę się wyrażać w zgodzie z duszą, tym lepszy wkład mam w poszerzanie się świadomości kolektywu. Im lepiej się rozumiem, tym lepiej jestem w stanie to robić. A więc daję z siebie wystarczająco dużo innym tyle, co mam i to, co mogę, najlepszego. I jest to najlepsze, zarówno dla mnie, jak i dla innych. Kiedy zaczynasz drogę poszerzania świadomości, raczej. Większość ludzi nie będziecie rozumieć. Będziecie na różnych strunach tej samej harfy grając inne dźwięki i być może nie widząc pełnego obrazu, przynajmniej przez jakiś czas, czyli nie widząc tego, że jesteście jedną harfą. Czy to znaczy, że nie możecie tworzyć fizycznie wspólnoty akordu albo utworu muzyki życia? Czy to znaczy, że tego już nie robicie? Jeśli odpuszcza się chęć pokazywania innym, że wie się lepiej, bo jest się takim uduchowionym albo rozwiniętym, to oczywiście o wiele szybciej dostrzegamy to, że my już jesteśmy wspólną melodią. Właśnie tu Twoja świadomość i otwartość na różnorodność pozwala Ci na Tworzenie pięknych melodii z innymi i pozwalać je też słyszeć, i chwytać piękno oraz znaczenie dla życia Twojego i innych. Jeśli masz dziś jeszcze tak, że boli Cię to, że inni Cię nie rozumieją, to pamiętaj, że nie jesteś tutaj przypadkowo. Ty, ja i wszyscy inni jesteśmy połączeni jak jedna harfa. Nawet jeśli. Wydaje się nam umysłowo, że jesteśmy odlegli od siebie. Wsłuchaj się w melodię, która rozbrzmiewa duchowo. Ta harfa, źródło, cały czas tworzy piękne melodie, poruszając pozornie różne od siebie struny. Każdy z nas ma swoje role w tworzeniu tej melodii, nawet jeśli nie rozumie pojedynczego dźwięku granego przez inną strunę. Życzę Ci Abyś mogła i mógł słyszeć tę melodię na co dzień. Ona przypomni ci, że jesteś częścią czegoś większego i że najważniejsze, aby rozumieć jakie dźwięki grasz, by świadomie tę melodię upiększać. Do usłyszenia.